Są wielkości karty bankomatowej, pozwalają na priorytetyzację ruchu i kosztują relatywnie niewiele. O czym mowa? O rodzinie switchy EDS 2000 i G2000. Nazywam się Kryspin i możliwe, że znacie mnie z Elmarkowych webinariów, a być może nawet szkoleń. Dziś zapraszam na unboxing najmniejszych przełączników mocy. Jak widać, te rozwiązania są faktycznie kompaktowe. Zaprojektowano je właśnie z myślą o tych, którzy potrzebują prostych, ale niezawodnych, do tego niewielkich przełączników niezarządzalnych. Bez trudu zamontujemy je w każdej maszynie czy kompaktowej skrzynce telekomunikacyjnej. Poza rozmiarami, to co rzuca się w oczy, to jakość wykonania. Zarówno sama obudowa, jak i zastrzyk skrzyni DIN są metalowe, a porty komunikacyjne posiadają ekranowanie. Samo uruchomienie trwa błyskawicznie i już po 2-3 sekundach switch jest gotowy do działania. Co ważne, niepotrzebna jest żadna konfiguracja. Gdyby jednak istniała konieczność zmiany działania switcha, np. wprowadzenie filtrowania tzw. ruchu rozgłoszeniowego, to możemy to łatwo zrobić. Wystarczy skorzystać z przełącznika na obudowie switcha. Podobnie można wprowadzić priorytetyzację ruchu, czyli włączyć tzw. QoS, Quality of Service. Co do zasilania, to MOXA zadbała o szeroki zakres napięć. Możemy użyć wartości od 12 do 48 V. Co zyskujemy dzięki serii EDS G2000? Bardzo wiele. Po pierwsze kompaktowe, niezarządzalne rozwiązanie. Niewielkie rozmiary cechują zwłaszcza model EDS 2005 LP jest wielkości karty bankomatowej. Po drugie, oszczędność czasu, bo niczego nie musimy konfigurować. Po prostu podłączamy i zapominamy o urządzeniu. Po trzecie, o tym jeszcze nie wspominałem, to aż 6 lat gwarancji. Po czwarte, dostajemy też możliwość priorytetyzacji ruchu, no i po piąte, uniwersalne zasilanie. Także dostajemy wiele za niewiele. Wspomniany EDS 2005 ELP kosztuje 269 zł. Teraz objęty jest jeszcze promocją, co sprawdzicie w naszym sklepie. Link znajdziecie w opisie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.